stanie na Dnieprze, wieczne nerwy i rzeki nie do przebicia. Moi drodzy, jak kiedyś wyglądały wojny widzów, witam was wszystkich bardzo serdecznie na starym Hearts of Iron 4. Zagraliśmy wojnę widzów w klimacie starych wojen widzów, które były 6 lat temu prawie na YouTubie. Boże, jak ten czas leci. Jeżeli chcecie więcej takich inicjatyw, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i zapraszam was do oglądania. Panowie, multiplayer na starym Hearts of Iron 4, Vibe, wojen widzów, 2015 rok, stary multiplayer, stare lobby, Boże, już się nie mogę doczekać, jak. Moi drodzy, czy ktoś z was chciał takiej wojny widzów? Bo ja chciałem. Stare czołgi, stare badania, stare template'y, 20-40 rozpiętości, totalna gojda historyczna, zwierzactwo ze zwierzęcenie. Powiem wam tak, jeżeli poziom poddymienia by się po prostu liczył tutaj, to ja wam powiem szczerze, że ja mam chyba granat dymny między nogami odpalony, nie? Tak naprawdę. Taka jest zadymka. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Boże, ja zapomniałem, jaka dziwna była wojna w Hiszpanii domowa. O mój Boże, kochany. Panowie, wiecie co jest najgorsze? Bot zaczyna wygrywać tą wojnę. XPP. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra. Panowie, gratuluję. Pierwsza zwycięska wojna. Włochy adektują Etiopię. Brawo. Kiedyś to było nieosiągalne, nie? Panowie, mamy koniec wojny domowej w Hiszpanii. Jednak Ośka wygrywa. Ale tutaj widzę starą taktykę i stare emocje, panowie. Niemcy badają tygrysa. O Boże, co tu się dzieje, ty w ogóle? To jakiś nowy dodatek do Hoja? Że nie widać drzewka, czy to jest coś ukryte? Co tu się podziało? Po prostu Niemcy badają tygrysa, ale nie widać drzewka badań niemieckich, a Związek Radziecki bada KW-1. Francja bada przemysł i karabiny. Za to Anglicy badają wszystko i myśliwce. Nie wiem, dlaczego powietrza nikt nie produkuje w tej grze. To może być dziwna rozgrywka. Japończycy badają, moi drodzy, superior firepower, nie? Boże, panowie, ja wam powiem szczerze, że jak ja widzę 800 softa w prawie Japonię, to ja naprawdę nie mogę się doczekać, nie? W sensie, ja jestem zakochany w tej wersji Hearts of Iron. Jak Japonia kręci 700 softa dwoma dywizjami w defensywie, nie? To ja wam powiem, że już naprawdę się nie mogę doczekać, jakie statystyki będą miały czołgi. I to ja zapomniałem, panowie, taktyki. Japonia, jej piękna defensywa, oczywiście, i Sowieci wysłali ochotników, moi drodzy, do Japonii. Przepraszam, do Chin. Tylko i wyłącznie po to, żeby zaprzestać ofensywy. I Niemcy też przysłały. I tutaj będziemy widzieli batalię o Chiny, bo Sowieci chcą te Chiny utrzymać przy życiu jak najdłużej. Ale Japończycy tutaj, moi drodzy, swoimi elitarnymi wojskami japońskimi, SNLF, Special Naval Landing Forces, wchodzą obecnie do Szanghaju, nie? I 24 dywizje tu leci, ale Japończycy robią 16, ale ogólnie mają 40, nie? Boże, mi chodzi o rozpiętość bojową. I mamy starą pokojową konferencję w Chinach, moi drodzy. Japonii się udało wygrać, przekazała teren Mandżurii, no to to będzie teraz ciekawie. Zobaczymy, jak się Japończycy przygotują. I za niedługo zaczynamy drugą WŁŚ-kę, moi drodzy. Stare template'y 40, stare czołgi. No zobaczymy, Francuzi też postawili na inną taktykę. Sowieci też 40 raczej będą strzelać. Moi drodzy, Rzesza Niemiecka wypowiada wojnę, celem jest Polska. Jezus. Powiem wam tak, ja nawet nie mogę kliknąć dywizji, jakie one mają statystyki, nie? W sensie czołgi, bo... Polacy się wycofują. Patrz, jakie czołgi mają statystyki, nie? Oj Boże, polskie dywizje nawet sekundę się nie mogą w bitwie utrzymać. Ale to będzie sieczka, nie? Teraz, moi drodzy, trzeba Polskę uratować i trzeba przyjąć wezwanie do wojny. Francuzi poszli tutaj w dywizję, moi drodzy, Space Marines, z ciężkim niszczycielem czołgów, nie? Zerknijmy, jak się gracze pobudowali. To jest build Niemiec, jeżeli chodzi o fabryki i jednostki. To jest build Włoch, jeżeli chodzi o fabryki i jednostki. Tak zbudowała się Francja, tak zbudowało się UK, takie rzeczy. Tak się zbudowała, moi drodzy, Japonia. Myśliwce, wszystko, panowie. Karabinki. Tak się Mandżuria. Tu jest Korowańsko chyba. Są czołgi średnie robione. Na USA jeszcze nie ma co, ale tak się zbudował SSR. Sowieci wybadają za niedługo ISA i tu jest wszystko, ale tu będzie hewiską, nie? Ale tu będzie hewiską. O mój Boże, panowie, bot okrążył czołgi ciężkie Niemiec. Panowie, bot Polska okrążył czołgi ciężkie Niemiec. XPPP. Jednak uratowali, nie? Uratowali to, panowie, jednak. Totalnie. No, panowie, bitwa będzie wielka o Francję, bo ja się zastanawiam, jak będą wyglądać bitwy czołgów ciężkich ze Space Marinesami. Tutaj oczywiście Francuz przygotował bunkry poziomu 1, 2, 3. Ciekawe. O, moi drodzy, Francuzi próbują ofensywy z Maginota, ale nie wyszło coś. I 4 dywizje schodzą ze Strasburga obecnie, nie wiem dlaczego. I Francja zostawiła otwarty Strasburg. No wygląda to dziwnie.
Próbuje się Francja wycofać teraz, ale z tego co widzę, to jest pilowana i niekoniecznie, oj mój Boże kochany, pani Małgorzato, co się wydarzyło na tej Francji? I dlaczego Francja otworzyła Strasburg? I teraz Hiszpania wjeżdża czołgami ciężkimi, Boże, fatalna, fatalna zagrywka gosi tutaj. Odpuszczenie Strasburga, nie? Chyba nie dadzą rady za bardzo ich tutaj przepchać, tym bardziej, że Francuzi mają jeden ataku przeciwżywotniego, bo tu są bunkry 10. Więc, a przypominam, że Niemcy jadą już, moi drodzy, z Belgii. Więc, Belgia kapituluje, by the way. I za chwilę zobaczymy tutaj UK. Już widzę, że doszło do wniosku, żeby się wycofać chyba z Francji po prostu. Linia Maginota stoi, też nie rozumiem tutaj, linia Maginota stoi, a tu jest kratka pusta, nie wiem, zobaczymy, nie? Może to jest jakaś taktyka. Sprawdzimy, co tu się dzieje. Niemieckie czołgi ciężkie wjeżdżają, podchodzą, chyba tutaj będzie zajęte zaraz, ale na szczęście Francja się obudziła i Francja stanęła w górach, nie? Tutaj, okej. Okay. Tu jest przebicie, moi drodzy, niemieckie czołgi ciężkie właśnie atakowały ty, ale Francuzi, panowie, pokazali, że ich spacey naprawdę nieźle, nieźle tutaj stoją w defie, nie? Więc zobaczcie, Francja zatrzymuje Niemcy. Może ten trik ze Strasburgiem to był po prostu trik, nie? Może Francuz to specjalnie zrobił, może to była taktyka. Nigdy nie wiadomo, nie? To mogła być taktyka, panowie. Bardzo mocna. To może być jakiś esportowy strat, którego jeszcze nie znamy za bardzo. Jest pusz czołgów hiszpańskich. O mój Boże, kochany. Oj, 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 moi drodzy. O mój... Dobra, jest przebicie czołgów hiszpańskich, jest przejście dalej. Francja została kliknięta, moi drodzy. Cały świat sportu stanął. Tylko Marcin Najman leży, panowie. Tutaj widzę, że... No, Niemcy też atakują. Z tego co widzę, jest przejście i chyba będziemy mieli kapitulację Francji, z tego co mogę zobaczyć. Chyba tutaj będzie kapisko Francji. Te czołgi ciężkie okazały się dosłownie zbyt ciężkie dla Francuzów, jeżeli chodzi o utrzymanie, i będzie, Francja już jedzie do Paryża. Pięć dywizji francuskich w ostatniej chwili przybyło do Paryża go bronić. Tutaj czołgi hiszpańskie przez rzekę mogą mieć problem, no ale nie wiem, koniec końców. Tym bardziej, że na to wychodzi, że Deutsche mają... O, tu jest dominacja, panowie, nad Anglią. Co jest? W sensie nad Francją. Anglicy nie wystawili w ogóle myśliwców nad Francję. What? Anglicy w ogóle nie wystawili myśliwców nad Francję. Co jest? Okej. Okay. No wygląda to niecodziennie, ale no została przebita tutaj Francja. I zostaje okrążona. No te czołgi ciężkie, panowie, to jest siła nie do zatrzymania. No tak wypalają organizację, że przez sekundę, ale dwie dywizje zostały tutaj, a myślałem, że odcięte, nie? Ale jednak nie. Paryż jeszcze stoi. Wojna, moi drodzy, fińska, zimowa. Easy. Oj, chyba będzie Francja wyżej teraz. Upadek Paryża, tak jest. I tutaj już będzie powolne dokończenie Francji chyba, tego co widzę. Bo tutaj Francja nie jest w stanie rozciągnąć dywizji swoich do defensywy. Tutaj bohaterska francuska dywizja kawalerii, moi drodzy, 8 rozpiętości rusza, żeby zatrzymać te czołgi ciężkie, niemieckie. Zobaczymy, czy francuska kawaleria da tutaj radę. Ale oj, oj, oj. No mi się wydaje, że tutaj heavyki są za mocne i te 20 Space Marines nie za bardzo tutaj wyszły na Francji. Tutaj zaraz będziemy mieli okrążenie linii Maginota, prawdopodobnie za chwilę. Zaraz prawdopodobnie będzie odcięcie linii Maginota albo kap Francji po prostu. Niestety, moi drodzy, tutaj bitwa o Francję została rozegrana perfekcyjnie przez Wehrmacht niemiecki. I o, Wielka Francja okrążyła jedną dywizję piechoty niemieckiej. Moi drodzy, porażka. Porażka i upadek Niemiec. GG. Mamy to. Francja wygrywa, moi drodzy, obecną kampanię. Francuzi zwycięzcą. Dopiero teraz Francuzi postanowili wycofać się z linii Maginota troszeczkę bardziej i... Tutaj, panowie, te Space Marinesy nawet zadziałały w kontekście utrzymania Niemiec, nie? Włosi jeszcze oczywiście nie są w wojnie, ale to może nawet lepiej. Nie chcielibyśmy, żeby za szybko skapitulowali, tak naprawdę. W tym pojedynku okaże się tak naprawdę, kto tu jest najbardziej tragicznym graczem. Czy Francja Gosi, czy Olaf Xa Niemcy. Patrząc na to, szczerze nie potrafię ocenić. Wydaje mi się, że Francja spisała się dosyć dobrze. Tym bardziej, że no Niemcy nie są w stanie podbić Francji, a grają we dwóch czy w trzech na jednym kraju, a Francja gra sama, nie? Więc wiesz, Francja jeszcze krwawi raz w miesiącu i nie umiera. To też chciałbym powiedzieć, że to też działa na niekorzyść Francji. No i moi drodzy, Francja kapituluje. I teraz będziemy się przygotowywać do operacji Barbarossa, albo będziemy oglądać, jak France walczy z aliantami w Afryce. Uuu. Tutaj jest ustawiona słaba defensywa, więc jak tu przyjadą heavyki Niemców, to Niemcy wygrywają Afrykę, nie? GG. Boże, pamiętam, że kiedyś na Wojnach Widzów był typ, który wyprowadził flotę z portu i mu desant zrobili. On myślał, że tak działa flota, że poza portem ją stawiasz i ona walczy.
To były piękne czasy. A później ten sam typ oddał Gdańsk na historycznych wojnach widzów. I się zastanawiał, czemu ludzie są zdenerwowani. Piękne czasy to były. Już nie pamiętam, jak się nazywał, ale to jakiś dzieciak był. Nie pamiętam. Oj, panowie, problemy aliantów w Afryce chyba będą zaraz. Oho, panowie, myślałem, że będzie bitwa o Afrykę, ale widzę, że poszedł desant na Dover. Boże kochany, Anglicy mają czerwone niebo nad Dover. Czemu Niemcy nie wylądowały gdzieś dookoła, tylko lądują w jednej prowincji? LOL? Przecież jak oni by siadli tu i tu, to by zdobyli Dover. Co się wydarzyło w ogóle? Chyba, że to jest, moi drodzy, inny plan. I tutaj widzę, czołgi niemieckie stoją pod El Alamein. Jest bitwa, moi drodzy, o Jezus, panowie. O Jezus. Dobra, panowie, ty, alianci zostają totalnie złomet w Afryce. Jak Niemcy mają zielone niebo w Afryce, co jest? Chłopie, Niemcy mają zielone niebo w Afryce. Alianci dostają totalnego złoma pod Aleksandrią. O Boże, stary. Przecież Niemcy zdobędą zaraz Egipt, nie? A południowa Anglia dalej trwa bitwa. Ale tutaj się utrzymają bez problemu, no. Chłop zrobił czołgami lekkimi desant i ciężarówką, która ma 20 breakthrough. To nie zły D-Day na Dover. Ale tutaj widzę, że... tutaj widzę z tego, co mogę zobaczyć, że będzie kliknięcie chyba Afryki. To El Alamein upadnie, nie? Chyba, z tego co widzę. Jeżeli Niemcy dorzucą kasiska tutaj, do Afryki, to chyba będzie GG. Bo oni ich strasznie wypalają mocno. Anglicy nie dają rady reinforsować w ogóle tej kratki. Bo oni wchodzą do bitwy i to jest upadnięcie w sekundę. Łojoj. Panowie, Deutsche siadły. Deutsche siadły, moi drodzy, pod El Alamein i to będzie chyba zwycięstwo Afryki dla Niemiec. Niemcy wygrywają Egipt i to jest wypchanie aliantów i powiem wam tak, Japonia przez cały ten okres czasu się przygotowuje, robi zajęcie Filipin, zaraz będzie wojna ze Stanami Zjednoczonymi. USA już, moi drodzy, jest na partial mobie, nie? I się mobilizuje. Powolutku, nie? Zobaczymy, co z tego będzie, ale tutaj Japonia już jest podplanowana nieziemsko. To będą takie desanciochy, że oj, panowie. Niemcy kliknęły Egipt. Weszli, rozjechali totalnie. Weszli i rozjechali Egipt. Aleksandria zostaje zajęta przez niemieckie heavy tanki i jest totalny rozjazd, nie? Totalny. Totalne rozejście jest, nie? Panzery przejechały, moi drodzy. Okrążenie. Alianci tu nic nie mają. Wiecie, że alianckie wojsko zostało tutaj przecięte zaraz? Kompletnie zostanie przecięte, nie? O Jezus Maria. Ty, oś wygrała Egipt, co ciekawe. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że alianci z taką dominacją i w ogóle z 50 tysiącami innych rzeczy to utrzymają, ale się myliłem. Moi drodzy, żarty żartami, ale z każdym dniem, w którym Związek Radziecki w wojnie nie jest, jest coraz silniejszy. Tak naprawdę. Każdy dzień, który mija, przybliża nas do zwycięstwa Związku Radzieckiego. Zobaczymy, co Związek Radziecki będzie budował. No, produkuje heavy tanki, ciężką artylerię plot. Ma heavy tanki, ma zmechy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu, nie? Sawiecki jest gotowy. Niemcy nie wiem, co zrobią na Barbie. Nie mam zielonego pojęcia, ale no, powiem tak, jeżeli Stany Zjednoczone szybko nie pomogą aliantom, no to będzie patola. A Japończycy zaraz wjeżdżają. Japonia, moi drodzy, wypowiada wojnę Filipinom. I to było do przewidzenia, że desant pójdzie. Marines. Zobaczymy, Ameryka to zabezpieczyła. Trochę tutaj coś przysłało USA. Nie wiem, czy USA da radę zatrzymać w ogóle tego. Też ma USA rozstawioną flotę. Ale tutaj chyba japońska flota okaże... No pewnie, że będzie silniejsza. Bo tu USA ma same saby, a tutaj panowie lecą Marinesi już. Dominacja powietrzna jest w ogóle Japonii. Ciekawe. Japonia ma dominację powietrzną, ale siadła chyba. Nie siądzie. USA utrzymało Filipiny, nie? Jeszcze nie ma upadeczku. USA utrzymało Filipiny. Proszę bardzo. Marinesi nie siedli, nie? Chociaż, o kurde, panowie, siedli Japończycy, ale chyba Ameryka ich odepcha tutaj. 1500, ujoj, ładnie. Ty, Japonia się utrzymała, nie? Przechodzą dalej, ale chyba Ameryka ich, tu chyba będzie problem, nie? Ej, nie, patrz, kliknę, wow, panowie. Japońscy Marinesi idą do ofensywy, nie? Z tej prowincji. To chyba dominacja powietrzna zrobiła swoje, nie? Tutaj kasów 1200, no to panowie. Tutaj kasy to siekają jak komary w lato. Chłopie, dziobią co chwilę, nie? Coraz więcej japońskich dywizji tutaj też płynie, moi drodzy. A to już nie ma zabawy, bo to już są 40, nie? 4 arty. Więc to już jest bajo. Na zachodnim Pacyfiku Amerykanie robią desant na wyspy. Ty, Japończycy, jaki dev. Co jest? Utrzymali to? Lol. Okej, czyli jednak nie wiem, czy będzie widać hegemonię USA. Japonia wjechała ładnie na Filipiny. Tutaj w Europie się nic nie dzieje na razie. Anglicy się obstawiają. Afryka została wygrana przez Włochy. Ty, panowie, czy Japonia zdobędzie Filipiny? Bo z tego, co widzę, to chyba troszeczkę tak.
wygląda na to, że chyba będzie chyba to zdobędą, no. Porobią Japończycy Filipiny. Wielka bitwa, moi drodzy, o Morze Południowo-Koreańskie. Panowie, Ameryka zniszczyła 6 pancerników japońskich. Oho, no to panowie, to troszeczkę może tutaj zakłócić dominację Japończyków na morzu, ale tu jest przebitka już. Chyba tu będą brane te Filipiny. A ty, panowie, USA praktycznie zdobyło 6 dywizji japońskich, ale Japonia z drugiej strony ich odbije, czy nie? Odbiła. Dobra. Wyciągnęli ich, nie? Z tego, co widzę. Ale Japonia jest jakaś nie do zatrzymania dosłownie w tych rejonach. Z tego, co widzę. No, Japończycy jest bardzo ciężko ich zatrzymać. Tym bardziej, żółte niebo, panowie. USA się budzi. USA się budzi, ale tutaj port kolejny padł. To będzie plus duży logistyczny dla Japończyków, nie? Dagupan zostanie raczej zajęty. Został. No, Japończycy tutaj nieźle wypalają, nie? Ładnie zajęli kawałeczek. O, będzie bitwa morska. Panowie, lotniskowce weszły do akcji. Ameryka ma samoloty. Zatopiony jeden, dwa lotniskowce japońskie zostały zatopione i trzeci. Zatopiła Ameryka 3 lotniskowce Japonii. To jest chyba koniec hegemonii morskiej, nie? 3 lotniskowce poszły bajo-bajo. Ale tutaj jest ładne przebicie, nie? Ty, ale za to Japończycy odcięli tutaj Amerykę na wyspach. I to będzie tu będzie zniszczenie tych dywizji. Easy. O Boże. Dobra, to oni wylądowali, nie? Ale tutaj dobra. Widzę, że Anglicy byli na to przygotowani jednak, żeby tutaj siąść, nie? Na nich. I Anglicy ich tutaj wybiją, nie? Z kotła. Dobrze, że się tutaj ubezpieczyli, bo jakby Niemcy siedli w Dover, to by było po gierce. Japonia, moi drodzy, wchodzi. Indie. Jest totalne wejście, nie? A Indie są tutaj praktycznie same i nie mam zielonego pojęcia, czy one się utrzymają od Japonii. Wątpię. Upadek Hongkongu został zrobiony. Malaje mają... O mój Boże. Nie będzie chyba zbyt dużej obstawki, ale Syjam tutaj próbuje, widzę, wejść. Jeżeli chodzi o Filipiny, to front nam stanął, moi drodzy. Japonia złapała ogromny attrition. Oho, panowie, coś się dzieje. Włosi lądują w UK albo nie? Nie, nie lądują. Myślałem, że lądują w UK, ale tutaj jest bardzo, tu jest 9 organizacji. Ja nie wiem, czy włoskie dywizje wylądują w Dover. Chyba nie, bo tutaj chyba jednak dojdzie wsparcie. Co się dzieje? UK idzie w drugą stronę. Tutaj widzę, że... Czekaj, co tu się robi w ogóle? Ty, oni siedli. Lol. Ty, oni chyba zdobędą ten port. Malaja kapituluje, okej. Okay. Ty, czy państwo włoskie tutaj siądzie? Ty, nie siądą Włochy, bo są zaczepione przez flotę. Nie siądą, nie? Nie siądą na tych prowincjach. Tutaj zaczęli ich podtapiać konwojami, a było blisko do D-Day'a, nie? Tak jakby. Nie siądą, nie ma opcji. Konwoje tutaj. Poszedł raiding, moi drodzy, od Kanady. Poszło. Kanada uratowała życie, dosłownie. Kanada uratowała życie, bo inaczej Niemcy uzyskałyby przyczółek i by praktycznie czołgi wjechały i by było GG. Kolejna próba desantu na UK, ale nie będzie powiedziona. Bo UK ma tutaj za mocnego defa już, tak mi się wydaje. W sensie Niemcy mają totalną dominację w powietrzu nad UK, tylko nie wiem czemu mają tylko 500 kasów nad UK. Te 500 kasów nie zmieni tutaj takich mocnych losów bitwy, że ich wypalą z portów, mi się wydaje. To będzie definitywnie za mało. Ty, poczekajcie, bo Niemcy robią desant dywizjami tutaj i to są 40 normalnie, dwie arty i panowie, one chyba zdobędą porty. One normalnie mają stare, dobre stacy w miarę jak na piechotę podczas desantu. I kasy zrobiły, zobaczcie ile utraty siły i orga. Co jest? Niemcy siadają w Dover. Ty stary, oni ich przyblokowali i jak Niemcy siądą w Dover, to XD. Ojojoj, panowie, poszedł desant, ale nie wiem, Dover zostanie prawdopodobnie utrzymane, nie? Przez aliantów, widzę. Poszedł desant cicho, okej. Okay. On by musiał tutaj spinować, zaatakować i wtedy to by mieli więcej tych. Okej, okay, nie siadło, ale było bardzo blisko. Niemcy, zauważcie, że mają całkowitą dominację. Ja się dziwię, że Niemcy nie wybadali Marinesów w ogóle. Przecież z Marinesami to oni by wzięli Dover bez problemu. Oj, nie siądą w tym Dover. Nie ma opcji. Wolna Mandżuria, moi drodzy, powstaje. W prowincji Sichuan. Ale no Mandżuria już tutaj będzie wchodzić, nie? Indie, panowie, Japonia nie poprowadziła kontrofensywy. USA tu jest. Ale Malaje zajęte w sumie, nie? Singapur zajęty. Ale na Malaje nie ma ofensywy. Japonia z Filipin nie została jeszcze wypchnięta, co ciekawe, pomimo takich ogromnych minusów, nie? Ale bugują desant, panowie, zobaczcie. Dywizje bez orga, bez tego, ale oni... Aj, dobra, wypalone. Ale to prawie zajęli, nie? To cwane było. Pewnie jakaś taktyka dzika albo coś. Albo coś się zbugowało, nie? Ale byli wiele razy mogli to zająć. Gdyby Niemcy, powtarzam, gdyby Niemcy mieli Marines, albo Włosi, gdyby mieli Marinesów, mam takie wrażenie, to tutaj 40 Marinesów by pewnie siadły, nie? O Boże, panowie, szykujemy się do operacji Barbarossa i Gibraltar kapituluje. To niezły UK. Niemcy próbowały zrobić desant, ale UK się zabunkrowało. Ja nie wiem, czy oni zrobią D-Day. Francja ma puste wybrzeże. W sensie Niemcy pod kontrolą Francją. W sensie Francja pod kontrolą... W sensie co? Francja pod kontrolą Niemiec. Niemcy pod kontrolą... No po prostu oni mają puste wybrzeże tu i ja nie wiem, czy oni zatrzymają D-Day. A za niedługo zaczyna się operacja Barbarossa, bo Niemcy już robią wojnę z ZSRR i ZSRR wystawiło dywizję. I takie jest życie. Rozpoczyna się barba, moi drodzy.
Niemcy na Barbarossie zgromadzili czołgów, moi drodzy, 19 dywizji. Związek Radziecki zgromadził 18 czołgów dywizji ciężkich. Wszyscy oczywiście 40 heavy tanki. Tutaj Rumunia zabezpiecza piechotę z Węgrami, jeszcze wspierają Hiszpania. Związek Radziecki jest sam, ale oczywiście ja wierzę, że da sobie radę. Ustawił się za Dnieprem. Nie wiem, czy będzie tutaj, moi drodzy, grane. Kijów jest broniony 4 dywizjami czołgów ciężkich. Nie wiem, czy UK i Ameryka będzie w stanie zorganizować D-Day. Jeżeli nie, no to jest problem. Zobaczymy, nie? O Jezus, panowie! Takie rzeczy trzeba pokazywać. Związku Radzieckiego czołgi odepchały niemieckie dywizje pancerne spod Kijowa. Takie rzeczy chcemy oglądać. Chcemy patrzeć na Związek Radziecki w natarciu. I chcemy patrzeć na Związek Radziecki w ofensywie, nie? Zobaczymy, co się tu stanie. Oczywiście supplysowo to wygląda tragicznie. Albo w sumie jeszcze nie nawet. W sumie wygląda lepiej niż na normalnej Barbarosie. Ty, Niemcy tutaj przyjechały. Związek Radziecki jest oczywiście na to przygotowany, no panowie. Panowie, wojska Związku Radzieckiego klikają sobie czołgi niemieckie. I też Niemcy kliknęli tutaj, Jezus Maria, jak mi tego brakowało, takich statystyk, nie, w bitwie. Boże kochany, pięknie to wygląda, nie? Panowie, niemieckie tanki kliknęły sowieckie tanki na południu od Kijowa. Tu jest, panowie, open ground. A nie, tutaj jednak są Sowieci, ale się trenują, z tego co widzę. Ale będzie Kijów brany chyba z 3 kratek. Oj, jest bitwa, ale ładnie, ładnie Związek, o, ale pięknie Związek Radziecki, panowie, tutaj wytrzymał Kijów i kliknął tutaj niemieckie czołgi, nie? Pięknie to wygląda, pięknie, fantastyczna ofensywa, przemyślana akcja Związku Radzieckiego pod Kijowem. Fantastycznie się to ogląda, takie zwycięstwo Związku Radzieckiego można praktycznie oglądać na pętli, nie? Niemcy prawie zostały odepchane spod Kijowa, tutaj coś będą próbować, chyba na północy albo nie, jest Dniepr ustawiony, z tego co widzę. Związek Radziecki idzie do ofensywy, panowie, co ciekawe, rumuńska piechota tutaj nie daje rady go zatrzymać, Kijów jeszcze stoi, moi drodzy, w przeciwieństwie do mnie, i Związek Radziecki sobie tutaj nieźle radzi. Ale tutaj jest klikańsko, Boże, zobaczcie, to jest template sowieckiego Sojuza tanków. 40 z 2 anteerami, heavyki. Tak to wygląda, nie? Tutaj, moi drodzy, widzę, Węgry przyjechały na południe i Węgrzy się starają pomóc niemieckim czołgom ciężkim i nawet im się to udaje. Wypchali Związek Radziecki tutaj za Dniepr, ale Kijów raczej nie będzie stał, z tego co widzę. Oni tutaj powoli starają się zająć prowincję z zaopatrzeniem, ale nie wiem, czy to będzie miało... czy to przejdzie, nie? Oj, panowie, Krzywy Róg zostaje kliknięty, ale oni mają tutaj teren minus 71. Patrzcie, jak to jest wszystko przemyślane, nie? Każda prowincja, którą kontroluje Związek Radziecki, jest przemyślanie broniona. Tutaj nie ma pustych, tępych decyzji. Takie jak niemieckie ofensywy. Związek Radziecki przemyślał każdy punkt swojej obrony i widać, że w Związku Radzieckim siedzą najlepsi strategzy i taktycy, którzy praktycznie starają się utrzymać Związek Radziecki i pokonać Niemcy, nie? Widać po prostu, że Związek Radziecki jest o niebo lepszy od graczy Niemiec i że Związek Radziecki tutaj będzie raczej nam pokazywał, jak powinno się grać w Herzowajron. Tutaj niestety Związek Radziecki przegrał pod Witebskiem, ale to nie jest przegrana. Można przegrać jedną bitwę, ale wygrać wojnę, tak? I Związek Radziecki o tym doskonale wie i dlatego się po prostu postanowił wycofać, a nie wyczerpać pod Witebskiem. O, po prostu. Tutaj widzę, że Niemcy zdobyły Witebsk nie na długo, bo na pewno za chwilę pójdzie kontrofensywa Związku Radzieckiego i go odbije i praktycznie okrążą wszystkie niemieckie czołgi i ruszą na Berlin. 100% jestem o tym święcie przekonany, ale widzę, że tutaj Niemcy, panowie, dobrze sobie radzą, nie? Z tego, co widzę. I bardzo mi się to, nie ukrywam, nie podoba. W sensie oczywiście... O, tutaj Krzywy Róg został zajęty. W sensie on nie został zajęty. Tutaj Związek Radziecki postanowił się po prostu taktycznie przegrupować w Dniepropetrowsku. Tak to wyszło, nie? To nawet bitwa o Kijów się rozpoczęła, ale jak zwykle wielki, niezłomny i najlepszy Związek Radziecki utrzyma Kijów bez żadnego problemu. To nawet nie ma co patrzeć, bo nie zostanie zdobyty easy. Do Witebska podeszły, moi drodzy, dywizje i Związek Radziecki prowadzi natarcie. No i powiedzcie szczerze, czy ktoś sądził się ktoś spodziewał się innego rezultatu z tej bitwy, jak nie zwycięstwo Związku Radzieckiego? Tutaj są czerwone dymki, ale to też dlatego, że gra się zabugowała i nie jest w stanie jeszcze wyświetlić zielonych. O, właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Piękne zwycięstwo Związku Radzieckiego, nie? Jest, panowie. Pod Witebsk podchodzą już niezłomne, niezwyciężone i bardzo dobrze wyszkolone wojska Związku Radzieckiego, rozbijając tych, jakby to powiedzieć, średnio przeszkolonych, dosyć słabych w boju czołgistów Wehrmachtu, nie? I średnio przeszkolonych, w razie czego. I piękny tutaj oczywiście, piękny czołg KW-1 z
zdobędzie zaraz Witebsk. Jestem o tym święcie przekonany, panowie. Widzicie, już znowu Związek Radziecki podszedł pod Witebsk. No, kto by się spodziewał, moi drodzy, wielka, fantastyczna ofensywa Związku Radzieckiego pod Witebsk. Ja wam mówiłem, że Związek Radziecki bitwy o Witebsk nie przegrał, on po prostu jeszcze nie wygrał. I tutaj dokonuje się właśnie okrążenie wojsk, moi drodzy, germańskich i tutaj dużo tych tanków jest pod Witebskiem. Ale Niemcy się wycofali na tą prowincję. Ciekawi mnie, czy Związek Radziecki ją zdobędzie, nie? Oj, 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 tutaj Rumunia zabezpiecza, ale te czołgi... Jezus, jak to organizacja spada. Masowo, nie? Ruskie czołgi mocne. Niemcy gromieni i uciekają w popłochu przed czołgami Związku Radzieckiego. Takie jest, moi drodzy, aktualnie sprawozdanie bitwy od Witebsk. I Związek Radziecki Witebsk odbył. Odbił. Boże, odbił. Odbił Witebsk, moi drodzy, i rusza dalej do ofensywy. Brama Smoleńska nie została tutaj oczywiście zeszturmowana. Specjalny oddział, no można powiedzieć, że specjalny naprawdę, bo ludzi na wózkach inwalidzkich, trzyma Smoleńsk, w razie gdyby się Niemcy przebili. Ale z tego co widzę, moi drodzy, to Niemcy się tutaj wychillowali i raczej Smoleńska nie będą brali. Tu była próba przez Hiszpanów zdobycia jakiegoś terenu, ale też nie za bardzo. Kijów jeszcze stoi w ogóle, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. Kijów jest cały czas trzymane przez heavy tanki sowieckie. Moi drodzy, Kanadyjczycy robią desant w rejonie, moi drodzy, Szczecina. Na Kołobrzeg leci właśnie desant kanadyjski. Niemcy w strachu prawdopodobnie, z tego co widzę, ale tutaj bez... nie siądzie to, bez powietrza raczej. A tutaj mamy na razie chillerkę. Panowie, Niemcy Dniepr zajęli. W sensie nie, że rzekę, tylko miasto Dniepropetrowsk. Panowie, ja się patrzę na Związek Radziecki, a tutaj Manila upada. Czyli Japonia chyba idzie naprawdę do przodu. Ty, Japonia się ruszyła, idzie do przodu, lol. Oni, moi drodzy, wyprztykali tutaj dywizję USA. Japonia naprawdę wyprztykała dywizję USA. Japonia, moi drodzy, robi jakiś totalny comeback. Mają floty, mają wszystko. Japonia robi totalny comeback i chyba chce zająć Filipiny i dopiero później się rzucić na Indie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W Związku Radzieckim na razie praktycznie walczą o te same prowincje. Niemcy będą usilnie starały się zdobyć Kijów. Oj, panowie, jest bitwa na kanale La Manche. Włosko-niemiecka flota ze wsparciem lotnictwa chyba rozbija flotę UK, chociaż nie wiem. Jeden pancernik do trzech. Nie wiem, jak ocenić tą bitwę. 56 łodzi podwodnych padło UK. Chyba ich Brytyjczycy rozbili, panowie. Kolejna bitwa. Ale się wycofują, nie? Chyba ich rozbili, panowie. Tak, rozbili, mi się wydaje, włoskie te. Lecimy, moi drodzy, minusiki. Ruscy chyba przez attrition wyprztykają cały sprzęt Niemcom i tutaj chyba coś się zaczyna dziać, panowie. Rosja idzie chyba do kontrofensywy, nie? Z tego, co widzę. Starają się przeklikać i jest przejście dalej. Oho, chyba mamy okrążenie, moi drodzy. Tak, mamy odcięcie, zaraz powinno być, a nie, jednak odbili Niemcy, a już myślałem, że dwie dywizje stracili. Ale tutaj się zaczyna, moi drodzy, pojedynek intensywny, nie? Ruscy poszli troszeczkę do ataku, ale no szybko zostali uspokojeni przez Niemcy, ale widzę, że Niemcy będą miały, nie no, czołgów ciężkich mają 10, Rosja ma czołgów ciężkich minus 7,5 tysiąca, nie? Ale to chyba po prostu, wiesz, to i tak lepiej dla Rosji. Oj, panowie, trzy dywizje District Militia były w Rumunii, nie zauważyłem tego. Tutaj się coś działo, ale już chyba tutaj gracze wyjaśnią, nie? Sprawę. Państwo filipińskie kapuje. Moi drodzy, Japończycy się budzą ze snu, co nie? Japonia wstaje z kolan i zdobywa Filipiny, nie? Teraz te dywizje prawdopodobnie albo posłużą do ofensywy w Indiach, albo coś się zmieni, nie mam pojęcia. Z tego co widzę, to powietrznie prawdopodobnie Japonia będzie w stanie niedługo więcej samolotów tam przeznaczyć, albo coś. Japonia, moi drodzy, zdobyła przyczółek, a alianci tutaj zajmują Malaje znowu, XD. Raz ci, tutaj, moi drodzy, Australia chyba wjechała, albo Nowa Zelandia. Dywizje japońskie tu płyną, ale tutaj jest, moi drodzy, przyczółek zrobiony. Ale Amerykanie tutaj przysłali wojo. Ja nie wiem, czy dwie dywizje Marinesów sobie tylko poradzą. Bo tutaj te góry to wszystko jest nie do przebicia. Tutaj jest cały czas na barbie wojna pozycyjna, moi drodzy. Tutaj Ruscy okrążyli, moi drodzy, wojska rumuńskie. I starają się iść do ofensywy, z tego co widzę. Związek Radziecki jest w natarciu, nie? Tak naprawdę, idą na Mińsk. Nie wiem, czy Niemcy będą miały na to odpowiedź. Tym bardziej, że nie przebiły Kijowa. Oj, przebiły Kijów. Czy będzie Kijów ich? Zaraz się przekonamy. Ty, ta organizacja nie leci w dół w ogóle, lol. Ty, mają Kijów. Zdobyli Kijów, nie? Co ciekawe. Tutaj będą chcieli Dniepr przełamać za wszelką cenę. Po dwa organizacji mają te dywizje. Oj, jak to siądzie. Trzynastka tutaj jest, a tu jest dziewiąteczka. Piąteczka, 4, 3, 2, 1. Bum, przebili Dniepr. Panowie, zostały ściągnięte dywizje Marines z Rumunii tylko i wyłącznie po to, żeby przebić Dniepr. Tutaj te dywizje zostały zniszczone, ale mam wrażenie, że Niemcy tu przejdą do obrony na tym kierunku frontu, nie? I przebijają się bardziej tutaj, bo tutaj będzie lepszy teren dla Niemiec do ofensywy, bo tu są, moi drodzy, równiny, nie? Tu będzie niezła jechanka, ale Związek był przygotowany na taką ewentualność i ustawił taką kółkową dywizję.
dywizje, nie? To były węgierskie, moi drodzy, dywizje Marines. 38 przełamały oczywiście teraz Dniepr i rumuńskie też Marinesy łamały, nie? Z tego co widzę. Zobaczymy, jak na to Ruscy zareagują, bo tutaj była niezła przebita i tutaj Niemcy już przysyłają tanki ciężkie. Tutaj będzie już wejściówka bardzo mocna. Zobaczymy. Panowie, tutaj front zaczął, nie chcę mówić, że siadać, nie? Ale tutaj Niemcy mają duże pole do popisu, bo tu mogą naprawdę przysłać dużo czołgów. Ja nie wiem, czy teraz metodycznie będą starali się Niemcy załamywać frontu, nie? Dobra, Ruscy tutaj, moi drodzy, przysłali wojsko. I Ruscy będą starali się wypchnąć Niemców z powrotem za Dniepr. Nie wiem, czy mi się to uda. Niemieckie czołgi tutaj też mają dobre pole do popisu. Ruscy idą z południa, Niemcy idą na północy. Nie wiem, co tutaj jest kluczową prowincją na tym supply hubie, ale tutaj będzie... No tutaj widzicie? W tym miejscu sobie radzą lepiej niemieckie czołgi ciężkie niż sowieckie. Oj, moi drodzy, rumuńska szpica została okrążona przez ruskich tutaj. I chyba będzie wypyszka do Dniepru, nie? Chyba będzie wypchanie do Dniepru. Oj, tutaj będą, moi drodzy, prawdopodobnie, chociaż nie wiem, może je wyzwolą, bo tu widzę jest przejście. Nie wiem, czy Ruscy ich tu klikną. Nie mam pojęcia. Oj, dobra, wjechały Węgry i Niemcy, ale też te dywizje się wycofały. Nie dały rady. Czy oni ich tu wypalą, czy oni się wycofają? Chyba się wycofają. Dobra, Rumunia ucieka, moi drodzy. Ale Ruscy zepchali znowu Niemców do Dniepru. Czyli jednak ta ofensywa nie okazała się zwycięska dla Niemców tutaj, na tym odcinku frontu, nie? No i to jest, moi drodzy, ostateczne wypchanie. Tutaj nawet kanadyjska dywizja czołgów ciężkich przybyła. To jest ostateczne wypchanie dywizji niemieckich tutaj za Dniepr, w tym miejscu. Tutaj wątpię, że Węgrzy przełamią. Nie przy tak wolno spadającej, mi się wydaje, organizacji. Chyba, że nie wiem. Te dwa kakasów się w momencie sfokusuje na jednej bitwie, nie? To ich przepalą po prostu. O, tutaj widzę, weszły czołgi węgierskie. Uj, dobra. Oj, to siądzie. To może siąść. Chyba, że Ruscy przyślą tutaj szybko wojsko. To jest jeszcze taka szansa. Oj, siada. Siadło. Moi drodzy, przeszli Węgrzy na południu. Chyba będą Krym ciąć, z tego co widzę. Chyba, że ich zaraz Ruscy znowu wypchają, nie? Zobaczymy. Tutaj było odcięcie, a Rosja nie ma nic na Krymie. Totalnie nie ma nic, Związek Radziecki na Krymie, nie? Więc to jest dosłownie do wejścia, ten Krym. Dosłownie Krym jest do wejścia, nie? Wchodzą i mają. Ale widzę, że tutaj oś przejeżdża na południu. Czy Związek Radziecki ściąga czołgi? Jeszcze nie ściąga czołgów. Okej. Tutaj jest przejażdżka. Te 5 dywizji zostanie wybite. Ale czekaj, oni nie wchodzą na Krym nawet, tak z tego co widzę, nie? Ani Rosja nie leci ratować Krymu? Nie, leci już Rosja ratować Krym. Lecą, ale oddają. Widzę, że tutaj w Krasnodarze będą stałe dywizje. Oni nie będą tego Krymu bronić. Okej, czyli oni mają free Krym, dosłownie. Bitwa o Zaporoże się rozpoczyna, ale sukcesów tutaj nie wróżę chyba, z tego co widzę. Tutaj przybyły wojska Związku Radzieckiego. Okej, i znowu będą prowadzić kontrofensywę. Ja nie wiem, bo to jest możliwe, że oni ich znowu wypchną stąd. Na innym odcinku frontu Ruscy tutaj sobie dziabią, ale nie za bardzo chcą iść do ofensywy. Panowie, Ruscy chcą tutaj, chciałem powiedzieć, streama. Ruscy chcą front wyrównać. Widzę, że Zaporoże zostało zajęte. Niemcy sobie tak tutaj idą, bo idą, nie? Na razie nie widać przełamania na froncie. Nie wiem, kto będzie lepszy, kto będzie gorszy. Jeżeli chodzi o Japonię, została zepchana, ale oni chyba ich tutaj nie przepuszczają przez ten tereny, co nie? Tutaj też USA ma dominację raczej w powietrzu, w Indiach. Jest panowie, ja sądziłem, że tędy nie pójdą, nie? Że to będzie beznadziejny front i beznadziejne suple, ale z tego co widzę, Niemcy przechodzą. Niemcy weszły do środka, nie? Bitwa pod Stalino. Boże, kochany, czołgi na androidzie to są. Co to jest? Czekajcie. Czołgi na androidzie to są super heavy tanki. Kanada ma czołgi super ciężkie. Co jest? Ty, ja się dziwię, co się tu dzieje, a Kanadyjczycy mają czołgi super ciężkie. What? Ale tutaj Ruscy idą teraz z kontrofensywą. Oni chyba specjalnie wpuścili Niemców, żeby ich tutaj wybić w tej prowincji. Ale tu jest wejście coraz głębiej, nie? Oho, jest przejście, moi drodzy. Kolejne dywizje rumuńskie zostały okrążone. Ja nie wiem, czy oni zdążą nadrabiać piechotę na front. Tutaj ładnie idzie ZSRR do przodu. Oho, tutaj Niemcy się starały okrążyć Sowiety, ale to szybko zobaczyli i się wycofali, nie? Będą odbijali tą piechotę. Tutaj Węgry idą podmęczyć te czołgi ciężkie. Powiem wam szczerze, że te bitwy są takie, że tutaj nigdy nie wiadomo, kto z kim zwycięży, ale to jest stary vibe wojen widzów. Dniepr nie do sforsowania, nie? I bitwy na jednym odcinku frontu. Zobaczymy, kto tutaj, wiesz, kto kogo wycycka, to będzie szybszy, nie? Oj. A cofną to Niemcy, czy nie? Cofną. Zobaczymy. Tutaj jedno okrążenie będzie, moi drodzy, o losach wojny decydowało, z tego co widzę. Bo tutaj jest straszna, moi drodzy, siekanka, nie? Ty, Rumunia się tutaj przełamała, z tego co widzę. I Związek Radziecki troszeczkę dywizji ma, ale ja nie wiem, czy Niemcy mają na tyle czołgów i na tyle sojuszników, żeby tu przejść. Chyba nie, żeby to łamać. Chyba, że z drugiej strony przejdą. Nie wiem. Oj. Będzie przebita.
Jest przejście i te dywizje Marines chyba zostaną zmielone. Ojojoj, panowie, i chyba doszliśmy do tego momentu. Dywizje czołgów ciężkich, moi drodzy, Związku Radzieckiego okrążyły dywizje rumuńskie i 3 dywizje czołgów ciężkich, moi drodzy, niemieckich. I Niemcy będą starali się za wszelką cenę, moi drodzy, wyjechać z tego, nie? Zobaczymy, ale tutaj widzę, że Ruscy też masowo się cofają, żeby te 3 dywizje kompletnie unicestwić też, nie? Oni bardzo, bardzo chcą ich unicestwić. Tutaj czołgi wchodzą już do gry. Ojojoj, i tu jest bajo-bajo, nie? Tu jest bajo-bajo, panowie. 3 dywizje czołgów niemieckich ciężkich zostały tutaj odcięte. Chyba, że Niemcy ruszą tu z ofensywą i odbiją te czołgi. Zaraz zobaczymy, czy Niemcy to wyciągną. Czy Niemcy to wyciągną? Wyciągnęli. Nie no, wyciągną czy nie? Wyciągną czy nie? Nie wyciągną. Czy wyciągną? Boże, bo już nie wiem, nie? Ty, wyciągną czy nie? Co tu się dzieje, nie? Tutaj jest pusta prowincja. O Boże, ale się wycofali. Oj, wyciągnęli. Jeden czołg spadł Niemcom. Jedna dywizja pancerna poszła. Ojojoj, poszły. Poszły czołgi niemieckie. Ruscy wykrążyli 3 dywizje i poszły, nie? Tutaj też Niemcy starają się ruszyć z kontrofensywą, ale nie za bardzo. Ale Ruscy tutaj bardziej przy Mińsku, nie? Kombinują. Nie no, statystycznie czołgi to tutaj piękne liczby kręcą. Tak naprawdę. Ale ta wojna, widzów, jest nie do wygrania przez żadną ze stron. Bo wszyscy są tak samo, mi się wydaje, silni. Ruscy są tutaj, moi drodzy, przygotowani, ale powiem tak, przez większość czasu były walki policyjne, chciałem powiedzieć. Pozycyjne. Pod Stalinem zostało odkrążone, moi drodzy, 20 rosyjskich dywizji i zostały teraz sprane. Widzę, że Węgrzy tutaj przyjechali też. I tutaj wygląda na to, jakby miało być większe troszeczkę breakthrough. Te dywizje super ciężkich kanadyjskich czołgów jadą i chyba się starają ich zatrzymać, nie? Ale tutaj jest przebicie na południowym froncie. Tutaj Rumunia z drugiej strony się stara też tłamsić. Chyba będą się musieli przeorganizować. I z tego, co widzę, to jest przejściówka, nie? Panowie, troszeczkę widzę kolapsik frontu Związku Radzieckiego tutaj, pod Rostowem. Zostaje troszeczkę za... Okej, Niemcy tutaj... panowie, ten super ciężki czołg został okrążony. Kanadyjski tutaj, patrzcie. Super ciężki czołg został okrążony i dywizję. A nie, dobra. Jednak tutaj wyszło. Myślałem, że tutaj było odcięcie, nie? Tego kanadyjskiego czołgu. Ale i 2 dywizje niemieckie zostały złapane. Ajajajajajajć. Myślałem, że okrążone są, moi drodzy, czołgi, no dosłownie jak 6. Armia pod Stalingradem, nie? Zostali odcięci i tutaj ruszają Niemcy raczej i z pomocą, ale nie wydaje mi się, że raczej przyjdą go wyzwolić, nie? To nie wiadomo. Tutaj Ruscy się przeorganizowali i Ruscy też ruszają, moi drodzy, z północy, z tego co widzę. Tu jest chillerka Utopia, a Ruscy ruszają tutaj z północy, starają się przełamać linię, tak naprawdę. Te 2 dywizje spłynęły czołgów ciężkich. Panowie, ojojoj, to wygląda na to, że na Zaporożu zmienią się losy, moi drodzy, II wojny światowej. Jest przebicie, za mało tych czołgów, za głęboko weszły Niemcy. Ruscy przygotowali ofensywę z północy i jest przejazd. Jest przejazd. I tutaj, moi drodzy, zostanie okrążone za chwilę 9 dywizji, jeżeli się nie wycofają pancernych. Jeżeli oni tego nie wyciągną, to może być kolaps pancerny III Rzeszy, nie? Tutaj 3 dywizje rumuńskie zostały odcięte, tutaj 3 dywizje zostały wyciągnięte i tutaj znowu 4 dywizje sowieckie zostały odcięte, ale uratowane jednocześnie, okej. Z tego, co widzę. Mielenie organizacji jest tutaj ogromne. Ogromne. Czy Niemcy wyciągną te czołgi? Nie mam zielonego pojęcia, czy im się to uda odciąć. Naprawdę. Jest przejście i chyba Niemcy tutaj front ustabilizują, z tego, co widzę. Podeszli tutaj bardzo ładnie, nie? Wojskami. I chyba jednak nie będzie kolapsu tutaj frontu Rzeszy. Mniej więcej się chłopaki utrzymują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu. Ta dywizja kanadyjskich czołgów jedzie pod Stalino. Tutaj jest ogromne attrition czołgów średnich, czołgów ciężkich, przepraszam. Oho, moi drodzy, Niemcy mają tutaj 6 dywizji w Stalino. Ruscy ruszyli z południa, Niemcy się wycofują spod Stalino. Tutaj dywizje rumuńskie zostały odcięte, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko piechota. Czołgi dalej stoją pod Stalino i starają się wyprowadzić jakąś kontrofensywę. Tutaj, moi drodzy, ruszają Niemcy na północy i jest bardzo blisko do odcięcia. Panowie, jest bardzo blisko do odcięcia 7 dywizji. Jest! Oj, jedna prowincja. Dobra, czołgi Związku Radzieckiego się stąd wycofują, nie? Myślałem, że 7 dywizji zostanie tutaj przycięte, ale jednak nie. Widzę, że Niemcy poszły, troszeczkę odzyskały terenu, ale tu jest niezła, mocna walka, nie? Oj, panowie, Ruscy poszli. Ruscy poszli i na to, mi się wydaje, Niemcy odpowiedzi mieć nie będą. Rosjanie poszli pod Mińskiem i idą tutaj do przodu. Tutaj Niemcy nie będą miały... Tutaj by się przydała ta Hiszpania, ale Hiszpanii tutaj nie ma. Tu by się przydała właśnie Hiszpania, moi drodzy, do obrony, ale tutaj jest sama piechota rumuńska. Ruscy to mogą być nie do zatrzymania, a tutaj, moi drodzy, została wycięta dywizja, ale wygląda to 50-50, nie? Moi drodzy, 43 rok. Alianci wykonują desant na wybrzeża Francji.
Francji. Piechota amerykańska przy wsparciu powietrza i kasów ma 50-50 walkę w powietrzu, nie? Tak naprawdę. I amerykański D-Day odbija się od wybrzeży Francji, a w Związku Radzieckim, moi drodzy, nie wiem, czy Rosja idzie do ofensywy, czy Niemcy, front wygląda mega niestabilnie. Trzeba czekać na jakieś okrążenie, bo inaczej jest to nie do opisania. Panowie, Ruscy odbili Stalino, ale tutaj nie widzę dużo wojsk Rzeszy w tym miejscu i widzę, że tutaj jest usilnie walka, żeby to zająć. Moi drodzy, Ruscy zrównali z ziemią tutaj Zaporoże, prawie. Wyokrążali to, Rumunia się stąd nie wydostanie już raczej. Oho, dobra. Jest przycięte, ale niemieckie czołgi zostały wycofane, więc te dywizje Marines zostaną wycięte. Związek Radziecki coraz więcej produkuje, moi drodzy, heavików i coraz więcej tych dywizji ma, nie? Więc zobaczymy. Tutaj też Niemcy próbują robić kontry mocne, ale tutaj mieli też... nieźle. Ruscy idą tutaj do ofensywy. Będzie odbitka, moi drodzy, Zaporoża chyba. Jedna dywizja niemiecka odcięta. Będzie chyba wypałka tutaj tego wojska. Oj, nie! I znowu odbitka, nie? Boże, 5000 breakthrough, moi drodzy, mają sowieckie czołgi. Jezus Maria. Czy oni coś podedycili w tym template'cie? Czy to jest dalej ten sam template'ik? To jest dalej ten sam template'ik, nie? 5000 breakthrough, chłop. Wykręcił prawie. Normalnie. Oho, moi drodzy, Kanada siadła. Siadł desant kanadyjski na Rumunię. Ale to będzie zepchane bez problemu. No tutaj raczej nie będzie zwycięzcy tej operacji Barbarossa, moi drodzy. Dzięki Bogu, że Hearts of Iron 4 poszło, w jaką stronę poszło. To znowu multi wyglądałyby staniem na Dnieprze, nie? Po 7 godzin. Ale dobrze jest. Konkluzja z tej wojny, widzów, jest taka. Może Hearts of Iron 4, moi drodzy, to jest gra, którą znamy, która jest pełna emocji, którą kochamy. Ale no, nie ukrywajmy, że stanie na Dnieprze, dzięki Bogu, że te czasy się już skończyły, nie? I że teraz te wojny, widzów, wyglądają całkowicie inaczej. Wiecie, o co chodzi. Stary powrót do nostalgii. Dzięki za oglądanie, buziaczki. Mua.